Dawid i Goliat. By skutecznie strzec bezpieczeństwa owiec swego ojca Jessego, Dawid już jako chłopiec nauczył się celnie strzelać z procy. Później, pilnując powierzonej mu trzody, gdy tylko widział czające się w pobliżu dzikie zwierzę, natychmiast strzelał do niego, by je odstraszyć lub, jeśli trzeba, nawet zabić. Dawid nie mógł wówczas przypuszczać, że w przyszłości przy użyciu tego nader prostego narzędzia pokona wielkiego przeciwnika. Po tym, jak prorok Samuel namaścił Dawida na króla, ten został sługą panującego wówczas króla Saula i razem z nim brał udział w wojnach. W tym miejscu podkreślić trzeba, że młodzieniec ten był bardzo odważny. Nie znał strachu, bo wiedział, że Bóg jest z nim. Pewnego dnia Saul wyruszył na wyprawę wojenną przeciwko Filistynom. Kiedy jego wojska i wojska filistyńskie stanęły naprzeciw siebie, z armii tych drugich wyłonił się ogromny i nieprawdopodobnie silny wojownik. Miał duże, twarde mięśnie i zbroję tak ciężką, że jak mówi Biblia, żaden inny człowiek nie zdołałby jej założyć. Miał również przeogromny i ciężki miecz, którym posługiwał się z taką łatwością, jak gdyby trzymał w dłoni gałązkę. Goliat, bo takie imię nosił ten budzący grozę olbrzym, zaczął naśmiewać się z Izraelitów i obsypywać ich wyzwiskami. Żaden z izraelskich wojowników nie ośmielił się jednak wystąpić przeciwko niemu, bo wszyscy bali się go jak ognia. Żaden, z wyjątkiem Dawida, który choć nie był wojownikiem, a zwykłym pastuszkiem owiec, wyszedł naprzeciw niemu bez jakiegokolwiek zabezpieczenia. Miał w dłoni natomiast swoją starą procę. Goliat na jego widok wybuchnął śmiechem. Tymczasem Dawid wycelował w głowę olbrzyma i puścił kamień w ruch. Strzelił tak celnie i z taką mocą, że ogłuszył go, uderzając w czoło nieosłonięte hełmem. Goliat upadł na ziemię, a wtedy Dawid dobił go jego własnym mieczem. Wojska filistyńskie, widząc, że tak niewinnie wyglądający młodzieniec zniszczył ich najpotężniejszego wojownika, uciekły ile sił w nogach. Rzeźba przedstawiająca młodego Dawida z procą w dłoni, dłuta Michała Anioła, jest jednym z najważniejszych dzieł sztuki w dziejach ludzkości. Niektórzy znawcy mówią, że jest ona najpiękniejszą rzeźbą świata. Wykuta została w białym marmurze ponad 500 lat temu i można ją podziwiać w Galerii Akademii Sztuk Pięknych we Florencji.